tych pięknych okolicznościach przyrody znajduje się to. W dzisiejszym programie używamy m.in. rękawic Mechanics i odzieży Pentagon, którą znajdziecie w sklepie partnera projektu Tank Hunter, militaria.pl. Partnerem projektu Tank Hunter jest Kobi. Buduj historię klocek po klocku. Dzisiaj kolejna nasza wyprawa w miejsce związane z potyczkami II wojny światowej, a dokładnie z lata 1944 roku. Dzisiaj aura wyjątkowo nas nie rozpieszcza, bo ja nie lubię wysokich temperatur, a jest chyba ze 30 stopni, już się w tej chwili cały gotuje, ale na szczęście mam na sobie skórzane rękawiczki, które pozwalają mi w miarę, powiedziałbym, funkcjonować. W plastikach zapewne byłoby dużo gorzej, a będzie co odkrywać, bo w tym odcinku wyjątkowa niespodzianka związana z potyczką radziecko-niemiecką, a dokładnie z jej tą najbardziej wystrzałową częścią. Zaraz zobaczycie. Ruszajmy. Witajcie w kolejnym odcinku przygód Tank Huntera. Dziś podwójne uderzenie. Najpierw fantastyczne znalezisko w okolicach Pułtuska, a następnie prawdziwy mechaniczny meeting we Władysławowie. Będą pojazdy. Oglądajcie. Niezwykłe chwile w hotelu i restauracji von Grassów w Kłaninie oraz cukierni i restauracji Rynek 23 w Pucku czekają na Ciebie. Przyjedź i delektuj się pięknem miejsc i smaków. Spędzając czas w Pałacu Kłanino i w Rynku 23, wspierasz projekt Tank Hunter. Zaczynamy szybkim ogłoszeniem. Od 15 do 17 września 2023 roku odbędą się poszukiwania z Tank Hunterem. Ilość miejsc bardzo ograniczona. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu mailowego na recepcja@kłanino.pl. Do zobaczenia na Helu. Polska to wspaniały kraj pełny różnorodnych krajobrazów. Tymi różnorodnymi krajobrazami jest również architektura. Taka bardziej murowana na Pomorzu, w części zachodniej i więcej tej architektury drewnianej w centralnej czy we wschodniej części Polski. Zobaczcie, takie chatki, które możemy spotkać na każdym kroku na Mazowszu czy na Podlasiu, Lubelszczyźnie, to takie skarbnice różnorodnych rzeczy pozostałych po minionych epokach, bo wiadomo, że przy takim domu musiało funkcjonować zbieractwo. Zbieractwo po II wojnie światowej. Zbierano rzeczy, które mogły się do czegoś przydać w gospodarstwie, w domu. No i w takich miejscach należy poszukiwać tych artefaktów, które po działaniach wojennych pozostały. A my w tej chwili znajdujemy się w miejscu na przedpolach Warszawy, gdzie stoczona została potężna bitwa latem 1944 roku, gdzie w sierpniu 1944 roku ścierały się jednostki niemieckie z radzieckimi i to tarcie było wyjątkowo intensywne z uwagi na to, że Niemcy chcieli wypchnąć Rosjan ze wszystkich przyczółków, a Rosjanie za wszelką cenę chcieli się dostać na drugi brzeg rzeki Wisły, Narwi, Bugu. To był ich cel. Dzisiaj pokażę Wam wyjątkową pozostałość, którą zapobiegawczy gospodarz pozostawił sobie do dnia dzisiejszego. Wspaniała. I czysta ta woda? Tak? O, taki dzień akurat taka kapka wody się przyda. Podpompuję Ci, mam. O, ale wspaniała. Pamiętaj, nie wlewaj tej wody z powrotem do środka. O, nieźle. A
Dobra, wróć. Nieźle. Nie ma jak orzeźwienie w letni dzień. Tak, 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 zamknięty już jest. Rękawiczki Mechaniksa akurat mają w sobie neopren, tak więc nie ma problemu. Woda im nie straszna. I w tych pięknych okolicznościach przyrody, o przepraszam, to nie program przyrodniczy, ale w tych pięknych okolicznościach przyrody znajduje się to, czyli lufa do radzieckiego działa Su-76 czy ZIS, armaty ZIS-3, ale dokładnie wiemy, że ta armata pochodzi z pojazdu zniszczonego tutaj w okolicy i z tego, co opowiadał właściciel obecny tego przedmiotu, to przedmiot pochodził dokładnie z działa, które zostało zniszczone na działce jego dziadka. Dziadek zdemontował tą lufę, chciał jej tutaj do czegoś użyć. Ostatecznie celu, do jakiego miała być przeznaczona ta lufa po wojnie, nie poznaliśmy, ale wiemy, że już w tej chwili nieprzydatna, taka zarośnięta w trawie, leży sobie tutaj od wielu lat. No i udało nam się ten przedmiot zakupić i ta lufa, właściwie jej pozostałość, bo jest to kawałek lufy, trafi do nas do Kłanina. Niesamowita historia, ma swój wspaniały finał, a my w tej chwili na nowo odkrywamy jakby ten przedmiot. Zobaczcie, jak niewiele potrzeba czasu, aby taki przedmiot z powrotem wrócił w ziemię. Tu doskonale widać, dokąd jakby jest zakopany, czyli połowa tego przedmiotu już znajduje się w piasku, a z tego, co rozmawiałem z właścicielem, po prostu ją położył, czyli można powiedzieć, że te przedmioty pozostawione już na długo po II wojnie światowej, bo ta lufa leży tutaj zaledwie może kilkanaście, 20, maksymalnie 20 lat, potrafią same zagrzebać się w ziemi i same schować się. O, nawet wąż tu wszedł. Ogrodowy. W każdym razie potrafią się... A, dobrze. A, bo chodzi ci do wyciągania. Masz. Masz. Czyli jest tu jakby nawet przygotowany. Oj, chyba się zerwie, co? O! I pięknie. Lufa już jest nasza. Lufa już jest nasza. Ale widać, jak się zagrzebała. Sama w sobie. Tak jak mówił dziadek właściciela. Lufa była z pojazdu wysadzonego. Tak więc widać uszkodzenie. W tamtym miejscu widać, że założony był ładunek niszczący. Myślę, że mogła być też zniszczona przez Niemców, którzy chcieli zapobiec ponownemu dostaniu się działa w ręce Rosjan. Jak wiemy, że w 1944 roku armia niemiecka już była głównie w wycofaniu. No i sytuacja, która mogła ich przymusić, być może był to szybki kontratak. Nie było możliwości ewakuacji działa szturmowego. Działa szturmowego. Działa samobieżnego, jakim było Su-76, i zdecydowali się na jego zniszczenie, tak aby Rosjanie nie byli go w stanie przywrócić z powrotem do pełnej sprawności, a jednocześnie tym samym Su-76 nie powrócił do walki, nie zagroził już jednostkom niemieckim, które najprawdopodobniej to działo wcześniej wyeliminowały. My w tej chwili musimy się wyeliminować piach z tej pozostałości, tak aby nam się po prostu to lufę lżej niosło. Co spróbujemy? Postawimy ją. Nie, spróbujemy przenieść. No dawaj. Dobra. Wychodź, 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 wychodź. Zaczął padać intensywny deszcz, tak więc z lufą musiałem poradzić sobie sam. Szybko ją wrzuciłem, tak więc nie zobaczycie momentu załadunku. Ale nie bylibyśmy w stanie dostać się do samochodu, bo przed chwilą padało naprawdę intensywnie. Teraz troszeczkę już odpuszcza, tak więc idziemy i czas ruszyć w dalszą przygodę. Uwaga, uwaga! Partner projektu Tank Hunter, producent klocków Kobi, wypuścił właśnie na rynek najnowszy model w specjalnej edycji. To działo szturmowe Sturmgeschütz 3G w wersji z Muzeum Pancernego w Kłaninie wraz z figurkami twórców projektu Tank Hunter. Ubrani w bluzy z logiem Tank Hunter Team z wykrywaczem i kamerą w skali 1.35 propagujemy w ten sposób historię, czyli to, co robimy na co dzień. Więcej informacji i sam zestaw znajdziecie na www.kobi.eu. Witam!
Witam Was w kolejnym odcinku Tank Huntera. Kolejna edycja Bitwy o Wielką Wieś. Przywitaliśmy dzisiaj Was tak, jak przywitali polscy marynarze 10 września 1939 roku Niemców w Wielkiej Wsi. Bitwa o Wielką Wieś. Coroczna impreza we Władysławowie. Dzisiaj znowu na początku września witamy Was na tej imprezie, ale chcemy Wam przypomnieć bardzo ważne wydarzenia z 1939 roku, kiedy to polscy marynarze przywitali gorąco Niemców w tym pięknym początku Półwyspu, a właściwie początku Polski, bo wszyscy wiemy, że Hel to początek Polski. Rozpoczyna się bitwa 10 września, Niemcy wkraczają do wsi, następnie kilkukrotnie są z niej wypierani przez ataki początkowo polskich marynarzy z Morskiego Dywizjonu Lotniczego, a następnie oddziały Korpusu Ochrony Pogranicza, które broniły w tamtym czasie Półwyspu. Oczywiście ta wielka bitwa o Wielką Wieś, jak nazwał to jeden z niemieckich dowódców tamtą potyczkę, a właściwie tamtą bitwę, ta bitwa skończyła się dosyć szybko, bo 11 września Polacy zdecydowali na wycofanie swoich oddziałów już pod chałupy na z góry upatrzone linie obronne, które były znacznie prostsze w utrzymaniu, aniżeli ta rozciągnięta linia na przedpolach Wielkiej Wsi. Ale 10 września to też czas, kiedy Polacy przegrupowują się w głębi Polski. Armia Poznań szykuje się do ataku nad Bzurą, a Półwysep właśnie rozpoczyna swoją długą, ponad 3-tygodniową obronę. Oczywiście każda epoka, każdy, powiedziałbym, dział naszej polskiej historii drugowojennej ma swoich rekonstruktorów. Nie inaczej mogłoby, musi być z polskimi marynarzami, marynarzami z Morskiego Dywizjonu Lotniczego, z Morskiej Lądowej Obrony Wybrzeża. Chłopaki bardzo wiernie starają się odtworzyć żołnierzy, którzy w tamtym bardzo ważnym dla nas okresie walczyli o wolność Polski. Z najdrobniejszymi detalami, telefony polowe, Browning, mamy ciężkiego Browninga, mamy Mausery. Całe to oporządzenie, a właściwie wyposażenie, z którego polscy żołnierze w tamtym czasie korzystali, możecie zobaczyć na dioramach, które w tym roku odtwarzamy na kolejnej edycji Bitwy o Wielką Wieś. Charakterystyczne polskie skrzynki, można je rozpoznać chociażby po tym kółeczku. Jak gdzieś widzicie takie kółeczko, to wiadomo, że ta skrzyneczka najprawdopodobniej pochodzi z polskich zbiorów, a właściwie z polskich zasobów z 1939 roku. To taki charakterystyczny znaczek, który wyróżnia te wyposażenia, właściwie amunicję z września 1939 roku. To a propos skrzyneczek, które bardzo często widzimy na bazarkach. Ale Bitwa o Wielką Wieś to oczywiście bardzo ważne wydarzenia z roku 1939, ale również i dioramy nawiązujące do kolejnych wydarzeń II wojny światowej. Oczywiście sprzęt pancerny, który przywieźliśmy z Konina, to wszystko możecie tutaj zobaczyć, ale ten 1939 rok jest dla nas szczególnie ważny, jako że te wydarzenia miały miejsce dokładnie w tym miejscu, gdzie się w tej chwili znajdujemy. Te okopy najprawdopodobniej gdzieś na przedpolach tego dworca kolejowego, który mamy za plecami, się znajdowały. Piękna diorama. SAS, Special Air Service, czyli oddziałów dywersyjnych, oddziałów, które działały w Afryce na przełomie 1942 i 1943 roku, można powiedzieć, że pogranicze tunezyjsko-libijskie. Oddziały ROMLA w tamtym czasie bardzo nękane, już w tamtym momencie atakowane z każdej strony, wyposażone w takie sprzęty jak ten Ford GP, General Purpose podobno, tak się mówi. Stąd też nazwa tego pojazdu, który kojarzony jest przez nas wszystkich z Willisem. Ale wróćmy do dioramy, którą tutaj widzicie, dioramy SAS. Oddziały brytyjskie miały swoje specjalne grupy rozpoznania, grupy dywersyjne. SAS było właśnie taką grupą dywersyjną, która miała za zadanie niszczyć zaopatrzenie lotniska wroga już jakby na jego zapleczu, czyli tam, gdzie ten atak był najmniej spodziewany. Większość z Was też słyszała zapewne o Long Range Desert Group, czyli takich oddziałach rozpoznawczych, które działały również w Afryce, no i które
cały czas Rommla nękały. Pamiętajmy, że niemiecki Afrika Korps miało również swoje podobne oddziały. Te działania w Afryce miały taką swoją specyfikę, takiego kąsania i dalekich uderzeń za linią wroga z uwagi na to, że przestrzenie Afryki były bardzo potężne i takie ruchy mogły być niezauważone. Tak więc ten teatr działań afrykańskich był bardzo specyficzny. No i też w tej naszej kolejnej edycji Bitwy o Wielką Wieś możemy sobie taką piękną dioramę zobaczyć. Żołnierze, którzy odtwarzają oddziały SAS, no i piękny afrykański namiot. Można by powiedzieć, że jesteśmy na piaskach Afryki, a właściwie piaskach Władysławowa. Spójrzcie, te oddziały pustynne wyposażone były w takie specyficzne karabiny lotnicze. Vickers K, pobrane z magazynów armii. Nie wiadomo, w jaki sposób właściwie tam trafiły, ale były bardzo dobre pod jednym bardzo ważnym kątem. Miały bardzo dużą szybkostrzelność porównywalną do niemieckiego karabinu MG42 nazywanego piłą Hitlera. I taki Vickers K, karabin lotniczy, podwójnie sprzężony, mógł pokryć swoim ogniem naprawdę sporą powierzchnię w krótkim czasie, bo wypluwał około 1200 pocisków na minutę. I teraz taka grupa uderzeniowa wyposażona w bardzo sprawne, szybkie Fordy, Jeepy i karabiny Vickers mogły naprawdę mocno podkąsać oddziały Rommla. Jesteśmy w tej chwili na dioramie żołnierzy amerykańskiej, dokładnie od twórców drugiej amerykańskiej dywizji pancernej Hell on Wheels, piekło na kołach, bo tak nazywała się ta dywizja, poruszała się właśnie takimi pięknymi Willisami. A że chłopaki pięknie rekonstruują te pojazdy, to zabrali ze sobą trzy sztuki Willisów, które tutaj stoją w towarzystwie najpiękniejszego pojazdu zwiadowczego, jaki mógł znajdować się w armii amerykańskiej, czyli M8 Greyhound. Ten pojazd oczywiście zdobi kolekcję muzeum w Kłaninie, a dzisiaj jest na naszej imprezie i możecie zobaczyć, jak ten piękny, wspaniały pojazd wraz z Willisami się porusza. I Greyhound, jak wiecie, wyposażony jest w 37-mm armatę, która mogła ugryźć każdy niemiecki transporter opancerzony, jak chociażby ten, który znajduje się po jego lewej stronie, SDKFZ-251. Greyhound, nazwa wzięta od psa, takiego psa, jak znajduje się na tylnym siedzeniu tego Willisa. Jakby ten piesek troszeczkę podrósł, to byłby Greyhoundem i zapewne też mógłby ugryźć niejednego Niemca, który zapewne poczułby ten żelazny uścisk na swoim tyłku. Również na bitwie o Wielkiej Wieś nie mogło zabraknąć naszego SDKFZ-251 Ausführung C, którego możecie zobaczyć dokładnie jego historię i tą historię, którą opowiedziałem w naszych historiach w Muzeum Pancernym w Kłaninie, które były wyemitowane w ostatni poniedziałek. Tak więc zachęcam Was do subskrybowania tego kanału i do obejrzenia odcinka dokładnie o tym pojeździe, który również znalazł się na naszej imprezie. Jako że bitwa o Wielką Wieś to również działania z 1945 roku, nie mogło zabraknąć tych żołnierzy, którzy w tym miejscu walczyli w roku 1945 i w nadziei wyzwolenia wolnej Polski walczyli o wolność tych kaszubskich ziem. Mamy tutaj za sobą rekonstruktorów Wojska Polskiego formowanego na wschodzie. Żołnierzy, którzy być może nie mieli tyle szczęścia, że trafili do Andersa, ale też chcieli walczyć o wolną Polskę, wierzyli w to, co walczyli, a że stali u boku akurat tej nieprawidłowej armii, to już nie była ich wina. I cele były równie zbożne jak na zachodzie. No i musi być ten nasz słynny czołg, który wszyscy znamy z czterech pancernych i psa, czyli Rudy 102 T-34 w wersji 85, czyli tej wersji, która zasłynęła właściwie już po wojnie z tego naszego pancernego serialu, a która zakodowana jest w umyśle każdego chłopaka, który jest powyżej 40, czyli między innymi moje, jako ten najważniejszy czołg, który dojechał do Berlina i wygrał II wojnę światową. Tak więc mamy tutaj T-34. T-34 będzie również w pokazach dynamicznych, tak więc będziecie mogli sobie zobaczyć, jak ten pojazd się porusza. A robi to niemałe wrażenie, jako że 12-cylindrowy widlasty silnik wysokoprężny robi sporo hałasu i jeszcze więcej zadymienia. A i do tego T-34 z silnikiem niemalże 500-konnym robi potworne wrażenie, jak bardzo szybko się porusza. T-34
T-34 oczywiście oblegany jest masowo przez dzieci, które wręcz kochają tą radziecką bestię. Ale wróćmy jeszcze troszeczkę do tego naszego T-34, który znajduje się na kolejnej edycji Bitwy o Wielką Wieś. To wersja z prasowanymi kołami, tak charakterystycznymi dla pojazdów wojennych. Ten T-34 oczywiście z armatą 85 mm, która widziała ciężkie boje pod Warszawą w 1944 roku. Jest bronią już dosyć skuteczną, ponieważ 85-milimetrowa armata mogła nawiązać walkę z niemieckimi czołgami średnimi, których w tamtym czasie oczywiście na froncie wschodnim nie brakowało, gdyż w 1944 roku pamiętajmy, że Pantery powoli przeważały w niemieckich dywizjach pancernych. No i nawet taki T-34 mógł nawiązać walkę z Panterą, mógł też nawiązać walkę z najcięższym niemieckim czołgiem, Tygrysem Królewskim. Jak pokazuje historia bitwy pod Staszowem, gdzie T-34-85 pokonały w pierwszym starciu Tygrysów Królewskich na froncie wschodnim, pokonały oddział niemiecki wyposażony właśnie w te wielkie, piekielne maszyny. Spójrzcie na Krzyż Walecznych. To odznaczenie polskie, ustanowione jeszcze w czasie wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku, występowały w różnych modelach, właściwie w różnym datowaniu. Pierwszy wzór nie posiadał w ogóle daty, bo jeszcze nie wiadomo było dokładnie, kiedy wojna z bolszewikami się zakończy, i pierwsze wydane nie posiadały żadnej daty. Następnie były 1920. Tutaj mamy akurat wzór 1943. Bardzo rzadka wersja tego krzyża, wydawana bohaterom spod Lenino. Była też wersja z rokiem 1944. Generalnie jest to bardzo ciekawe polskie odznaczenie, ponieważ posiada bardzo dużo odmian. Było też wielu różnych producentów, tak więc można sobie tych krzyży dosyć sporą kolekcję piękną nazbierać. To polecam wszystkim osobom, które falerystyką się interesują. Zaczynamy od słynnej tetetki wzór 33, czyli najpopularniejszego radzieckiego pistoletu, który był nieodzownym sprzętem stosowanym również w Wojsku Polskim na wschodzie. Kolega jako kapitan Wojska Polskiego ma również bardzo ciekawego orzełka. Zwróćcie uwagę, że jest to jeszcze wrześniowy orzełek, ale z obciętą koroną. W zależności od oficera politycznego należało takie symbole burżuazyjnej Polski zlikwidować, jako że ta korona musiała być zrzucona, wiadomo, ludowe wojsko nie może patować symbolami w postaci korony. A tutaj mamy już takiego popularnego polskiego orzełka, który nazywany jest kuricą. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Wojsko Polskie na wschodzie jako jedyne miało własne sorty mundurowe, własny wzór munduru, własny wzór czapki polowej, rogatywki. Tak więc jako jedyni mieliśmy własne umundurowanie i wyróżnialiśmy się na tle tych czerwonoarmistów, których niekoniecznie dzisiaj się lubi. Ale spójrzcie też na ten pistolet maszynowy. To jest pistolet PPS wzór 43, szturmowa broń polskich oddziałów, stosowany również w oddziałach pancernych. Tak więc takie pistolety mieli na wyposażeniu również pancerniacy. Kolba wzorowana troszeczkę na niemieckich patentach z MP40 czy MP38 składana. Ten pistolet oczywiście nie grzeszył celnością, ale był bardzo skuteczny, prosty w produkcji i masowo stosowany na froncie wschodnim obok słynnej radzieckiej pepeszy. Na prawdziwej bitwie nie może też zabraknąć najważniejszego elementu, który zawsze podróżuje z żołnierzami – kuchni polowej. Bez jedzenia żaden żołnierz nie wojuje. Oczywiście nie mogło też zabraknąć sztabu niemieckiego dowodzenia z września 1939 roku, gdzie oficerowie zarządzali polem bitwy, zarządzali tym bardzo ważnym wydarzeniem, bardzo ważnym, jako że w 1939 roku, 10 września, Niemcy zatrzymali się na cały dzień w Wielkiej Wsi. No i potrzebne było skuteczne dowodzenie, tak więc takie miejsce, taki sztab również na naszej bitwie odtworzyliśmy.
Niemcy mieli nie lada zagwozdkę, żeby poradzić sobie z naszymi marynarzami, z tą ciężką obroną, która była niełatwym orzechem do zgryzienia. No i oczywiście sprowadzili generała, tak aby on w odpowiedni sposób zarządził polem walki, bo z polskimi marynarzami nie było przelewek. Znajdujemy się na zapleczu, a właściwie nad Joramie zaplecza słynnej pierwszej amerykańskiej dywizji piechoty, Big Red One, bo tak nazywał się ten oddział i tak nazywają się rekonstruktorzy odtwarzający tę słynną jednostkę. Ma swoje miejsce również na bitwie o Wielką Wieś we Władysławowie. Oczywiście jest to takie zaplecze w spokoju, mamy kuchenkę, akurat gotuje się herbatka, jest radiostacja, więc można przyjąć meldunki z frontu, a chłopacy są od razu gotowi do działania, bo wskakują na halftraka, ruszają na front i tłuką Niemców ile wlezie. Tak więc bitwa o Wielką Wieś to nie tylko wojsko polskie, nie tylko marynarze, nie tylko Brytyjczycy, nie tylko wojsko polskie na wschodzie, ale też Amerykanie, bo Amerykanie, jak wiecie, są naszym największym sojusznikiem. Chłopaki z wielkiej czerwonej jedynki poczęstowali mnie pysznym czerwonym jabłkiem. To wszystko na dziś, ale nie martwcie się. Czy lato, czy jesień, wiosna, czy zima. Zawsze w czwartek o 20:00 zobaczycie kolejne odcinki przygód Tank Huntera. To dla nas wielki zaszczyt tworzyć dla Was kolejne odcinki. Zawsze to powtarzamy. Ten projekt ma szczęście do wspaniałych widzów. Dziękujemy Wam zatem za każdy przejaw wsparcia, komentarze, łapki, suby, a także mecenat na Patronite i YouTubie. To dla nas potężny kop. Dzięki Wam działamy dalej. Wśród naszych wspaniałych mecenasów, tych, którzy dorzucają do ognia w lokomotywie Tank Huntera, są Ajent Jacek Arendt, Przemysław Giebabi, Roman Banaś, Szymon Barwiński, Jarosław Bąk, Rafał Bejrut, Jakub Biesiada, Biszop Biskup, Grzegorz Borecki, Artur Borna, Damian Boruch, Łukasz Buczko, Daniel Budzisz, Sebastian Bujakiewicz, Przemysław H., Marcin Chojnacki, Adam Ciesielski, Daniel Cisowski, Tomasz Ciuruś, Krzysztof Cukierski, Marianna D., Andreas Czyzewski, Franek Dolas, Andrzej Duda, Lukas Dylik, Mikołaj Dynarowicz, Jay, Andrew Black, Krzysztof Fiedler, Michał Futera, Sebastian Galowy, Grzegorz Garus, Dominik Graczykowski, Krzysztof Goździkowski, Marcin Górny, Tomek Grącki, Andrzej Grochola, Piotr Grochot, Przemek Grzonkowski, Michał Grzybowski, Mateusz Hamera, Mateusz Haplicznik, Tomasz Choinka, Mariusz Huber, Adam Jackowski, Mateusz Jankowiak, Krzysztof Jażdżewski, Maciej Kaczkowski, Matthew Kaczmarek, Michał Kapiec, Bart Kajor, Aleksander Klem, Michał Klimczak, Anna Konieczny, Mariusz Koralewski, Mariusz Korzeniewski, Artur Kozłowski, Marek Kozłowski, Marek Krause, Marian Krzeszowski, Krzywy Jas, Pacior KRK, Dawid Krzyczkowski, Paweł Kuligowski, Adam Kwiatkowski, Mateusz Lasota, Wojciech Latopolski, Tomasz Lewucha, Przemysław Lipniewicz, Albin Lojkowski, Andrzej Łądka, Szymon Łodyński, Maciej FM, Karol Magiera, Michał Majerczyk, Kamil Mańkowski, Mateusz Ghost 97, Jacek Mazan, Maciek Mądrzak, Andrzej Melonek, Daniel Miraszewski, Piotr Młynarczyk, Paweł Mot, Szymon Muński, Marek Musiał, Piotr Nadulicz, Robert Nicgorski, Krzysztof Nieszkowiecki, Olek Nowakowski, Sebastian Nowiński, Piotr Nyszczuk, Grzegorz Odrowąż, Dorota Orzechowska, Pajpa 1982, Krzysztof Pawlik, Marcin Pawlowicz, 50PLN, Krzysztof Poczekaj, Jan Podleś, Artur Powroźnik, Michał Probierz, Patryk Puls, Pawias, Ralf 99DE, Kamil Ramza, Tomasz Romanowski, Robert Rąpalski, Michał Semczyszyn, Krzysztof Jarema Skąpiński, Krzysztof Siedlarz, Dominik Sieracki, Mariusz Smoleń, Krzysztof Stanior, Mariusz Stoczkiewicz, Daniel Strojk, Strzyga, Łukasz Suwała, Krystian Szczęśniak, Marek Ślęczka, Tomasz Tracz, Marek Trębicki, Filip Urbański, Jacek Warsicki, Michał Tomasz Warszawski, Wilk Welesa, Piotr Wierzbowski, Wojciech Wilk, Piotr Wisła, Marcin Wiśniewski, Kamil Włodarski, Przemek Wojdas, Mateusz Woźny, Krystian Ziętek, Konrad Zyśk, Artur Żak, Bartek, Grzegorz, Konrad i Leszek. Wszystkim naszym patronom serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejny odcinek przygód Tank Huntera. Jak zwykle w czwartek o 20:00. Do zobaczenia!